Dolina Javari w Brazylii to nietknięty, porośnięty dżunglą obszar o powierzchni 85 tysięcy km kwadratowych, czyli nieco większy od Austrii. Miejsce to jest chronione, aby nie wchodziły tam osoby postronne. Ten odizolowany teren stanowi jedno z największych brazylijskich terytoriów tubylczych. Tutaj odizolowane plemiona, nierozumiejące świata zewnętrznego, mogą spokojnie żyć w dżungli. Obserwują je tylko urzędnicy i to wyłącznie z powietrza. Dzięki temu można podejrzeć i lepiej zrozumieć, jak kiedyś żyły wczesne społeczeństwa zbieracko-łowieckie. W głębi rezerwatu żyje około 3000 mieszkańców. Jest tam 14 różnych plemion i aż 19 wiosek. To czyni Dolinę Javari jednym z największych skupisk odosobnionych ludów na świecie. Obce osoby nie mają prawa wstępu na ten teren, ponieważ kontakt z ludźmi z zewnątrz mógłby być niebezpieczny dla zdrowia tubylców. Te odległe plemiona nie wykształciły odporności na wiele bakterii, które my posiadamy i przenosimy. Dlatego tak ważne jest, aby po prostu pozostawić ich w spokoju. W obrębie Watykanu znajduje się wielki tajny magazyn. Zawiera aż 85 km półek na archiwa, które pochodzą nawet z VIII wieku. Mieści się tam wiele ważnych listów, książek i innych dokumentów zebranych przez Watykan. Jeden znajdujący się tu list od Abrahama Lincolna pochodzi z lat 60. XVIII wieku i omawia postępy w relacjach USA z państwami papieskimi. Inna korespondencja pochodzi spod pióra królowej Marii I Stuart, kiedy to szukała pomocy u papieża w 1587 roku. Są tam nawet dokumenty dotyczące procesu Galileusza z XVII wieku, ponieważ kwestionował on naukę Kościoła i propagował heliocentryzm. W archiwum można znaleźć dokumentację obejmującą 1200 lat wydarzeń na świecie, jednak jej większość jest tajna i dostęp do niej mają tylko naukowcy akademiccy. Aby zostać jednym z nich, musisz mieć minimum 75 lat i co pół roku odnawiać swoją prośbę o dostęp do tego tajemnego pomieszczenia. I nawet wówczas, podczas przeglądania tajnych dokumentów, byłbyś pod stałym nadzorem strażnika Gwardii Szwajcarskiej. Taki stopień poufności sprawia, że człowiek zastanawia się, co jeszcze może być ukryte w tych sekretnych dokumentach. W połowie drogi między Hawajami a Australią leży samotna wyspa Howland. Już od dawna jest ona znana jako odizolowane i nieprzyjazne miejsce. Od 1857 roku górnicy spędzili tam dwie dekady, wydobywając wielowiekowe ptasie odchody, które w tamtych czasach były cennym nawozem. Wyspa była opuszczona aż do 1935 roku, kiedy to Stany Zjednoczone podjęły próbę stworzenia tam kolonii. Amerykanie byli również podekscytowani budową pierwszego lotniska w tym miejscu. Spodziewali się, że pewnego dnia wyspa stanie się świetnym przystankiem dla lotów z międzylądowaniem, tworząc łatwiejsze połączenie z Australii do Kalifornii. Na wyspie Howland przygotowano nawet tor lotu na przylot Amelie Earhart. Uszykowano dla niej pas startowy, który miał pozwolić Amerykance zatankować tam podczas podróży dookoła świata. Niestety, kontakt z Amelią urwał się przed jej dotarciem na wyspę. Marzenie o lotnisku, które miało być wykorzystane na trasie lotu przez Pacyfik, zostało porzucone. Kolonia wkrótce się rozpadła i nie było już dalszych prób jej ponownego zasiedlenia, ale wyspa jest teraz chronionym rezerwatem dla delikatnego ekosystemu, który ją otacza. Specjaliści odwiedzają ją raz na dwa lata, aby ocenić regenerację dzikiej przyrody i nikt nie może tam wejść bez oficjalnego pozwolenia. Wyspa Heard to przybrzeżne terytorium Australii, a 80% jej powierzchni pokrywa lód. Znajdują się tam również jedyne w kraju aktywne wulkany. Wyspa jest otoczona przez lodowce, a najwyższy z nich schodzi do poziomu morza z 2400 metrów. Jeśli jednak będziesz mieć szczęście i zdobędziesz pozwolenie na dostęp do wyspy, możesz to zrobić tylko żeglując 6000 km przez wzburzone morze. Po pomyślnym przepłynięciu długiego rejsu znajdziesz się na niezamieszkałym terytorium o powierzchni 368 km kwadratowych. Gratulacje! Udało Ci się dotrzeć do jednego z najbardziej odizolowanych miejsc na świecie. Do lat 80. XIX wieku mieszkali tu tylko łowcy wielorybów i fok.
Odkąd stamtąd odeszli, tylko badacze odbywali tę śmiałą podróż. Jednak od 2011 roku nikt tam nie powrócił. Wszystkie budynki rozpadły się na przestrzeni lat z powodu ekstremalnej pogody. Nie jest to więc najlepsza opcja na wakacje z powodu mroźnych temperatur i silnych wiatrów, które mogą osiągać 180 km na godzinę, tylko najwytrwalsze rośliny i zwierzęta mogą przetrwać w tym miejscu. We Francji znajduje się sieć jaskiń Lescaut, które skrywają naprawdę wyjątkowe dzieła sztuki. Malowidła ścienne, które pochodzą sprzed 17 tysięcy lat, czyli z wczesnej kultury magdaleńskiej, zawierają mniej więcej 6 tysięcy obrazów. Zdobią one ściany, dając wspaniały wgląd w to, jakie rodzaje zwierząt żyły w tym starożytnym okresie. Niektóre z przedstawionych zwierząt wymarły we Francji tysiące lat temu, na przykład starożytne tury czy nosorożce. Obrazy są namalowane przy użyciu mieszanek czerwonych, żółtych i czarnych kolorów, zrobionych z kilku różnych pigmentów mineralnych. Przedstawiają zwierzynę, na którą społeczeństwa zbieracko-łowieckie polowały w danym regionie. Malowidła zaczęły jednak niszczeć przez wizyty turystów, które zostały wstrzymane w 1963 roku. Dwutlenek węgla wydzielany przez oddech odwiedzających i obecność światła spowodowały pojawienie się porostów, kryształków i pleśni, co stanowiło potencjalne zagrożenie dla minerałów zawartych w obrazach. Obecnie dostęp do jaskiń jest mocno ograniczony, jednak repliki obrazów zostały udostępnione dla zwiedzających, aby zapewnić im podobne doświadczenie. Kanada jest drugim co do wielkości krajem na świecie, choć jej północno-zachodnia część jest w większości niezaludniona. Jedna z wysp w tym rejonie, Devon Island, stanowi największą niezamieszkaną wyspę na naszej planecie. Zajmuje ogromny obszar 55 tysięcy km kwadratowych, czyli prawie tyle samo co Chorwacja. Ludzie próbowali żyć na tym odludnym terenie, ale było to bardzo trudne. Inuici starali się funkcjonować tam przez jakiś czas, ale nawet oni porzucili tę bezlitosną ziemię w latach 30. XX wieku. Na wyspie jest mało opadów, wieją ostre wiatry i panują mroźne temperatury, więc klimat ten sprzyja tylko niektórej roślinności. W 1951 roku zrezygnowano z osadnictwa w tamtych rejonach, gdyż nie było ono ekonomicznie opłacalne przy ograniczonych zasobach, jakie wyspa Devon miała do zaoferowania. Jednak dziś, ze względu na podobieństwo do Marsa, naukowcy podejmują wyczerpującą podróż w celu zbadania tej wyspy. Środowisko to jest bardzo trudne do życia przez niekorzystne ukształtowanie terenu, niskie temperatury i odosobnienie. Devon Island stała się jednak idealnym miejscem dla NASA do testowania sprzętu dla przyszłych misji na Marsie, Księżycu, a nawet na asteroidach. W połowie drogi między biegunem północnym a północnym wybrzeżem Norwegii znajduje się archipelag Svalbard. Ta odizolowana wyspa pokryta jest śnieżną tundrą. Praktycznie nie da się tu żyć, ale podczas długiej wędrówki przez śnieg możesz mieć szczęście i dotrzeć do globalnego banku nasion, którego czubek wystaje ponad pokrywę śnieżną. Po wejściu do środka będziesz podążał długim tunelem w głąb góry. Wokół usłyszysz nieustanne odgłosy systemu chłodzenia. Ma to na celu zapewnienie temperatury na poziomie minus 18 stopni Celsjusza, czyli idealnej dla zbiorów, które konserwuje. Gdy dotrzesz do końca tunelu, znajdziesz się właśnie w globalnym banku nasion. Jest to w zasadzie sejf przechowujący największą na świecie kolekcję rolniczej różnorodności biologicznej. Od momentu otwarcia w 2008 roku zgromadzono tam 13 tysięcy lat historii rolnictwa z ponad milionem oddzielnych próbek roślin. Celem skarbca jest zabezpieczenie przed przypadkową utratą upraw na całym świecie. 148 krajów, które wpłaciły pieniądze do skarbca, może skorzystać z jego dóbr, gdy zajdzie taka potrzeba. Skarbiec ten podlega jednak ścisłej kontroli, a dostęp do znajdujących się w nim nasion ma jedynie upoważniony personel. W Brazylii jest pewna wyspa położona zaledwie 33 km od wybrzeża. Jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie. Mieszka na niej mnóstwo węży i właśnie dlatego nosi nazwę Wyspa Węży. Żararaki wyspowe zostały uwięzione na tej wyspie, gdy oddzieliła się ona od lądu podczas ostatniej epoki lodowcowej. Po odizolowaniu przystosowały się do otoczenia, rosnąc w liczbę, a ich jad stał się silniejszy od każdej ofiary, którą udało im się znaleźć. Może on być nawet 5 razy groźniejszy niż ten, który wydzielają ich kontynentalni kuzyni.
Na wyspie o powierzchni zaledwie 43 hektarów żyje aż 4000 jadowitych węży. To co najmniej jeden wąż na stopę kwadratową. Dostęp do wyspy jest ograniczony ze względu na silnie jadowitych mieszkańców. Mogą ją odwiedzać tylko urzędnicy i badacze obserwujący węże. Jeśli jednak zdarzy Ci się przepłynąć obok i Twoja łódź zatonie, istnieje numer, pod który możesz zadzwonić na wszelki wypadek. Tylko nie opuszczaj plaży!